Witam wszystkich. Ostatnio na YouTube ktoś powiedział, że menu PlayStation jest paskudne, brzydkie i tak dalej. No to ja dzisiaj wam coś o tym menu opowiem. No więc tak, tutaj mamy DM setting. Wchodzimy w to. Tu mamy DM. Tu mamy teraz oryginalny DM. AirPend. Zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj możemy sobie poustawiać wszystko, co chcemy. O, takie piękne. Tu mamy jakieś serduszka, kwiateczki. Proszę państwa. No dobra, ale to nie o to chodzi. Tutaj mamy Call of Duty 4, możemy sobie zmienić. A Xbox tego nie potrafi. Wiadomo, tak widzimy, mam nawet tapetę w tle piękną z Call of Duty 4. Wiadomo, się zmienia wszystko. Widzimy piękny dem. O, teraz będzie wszystko widać. Może teraz trochę bliżej wszystko było widać. Tak. No. Tu jest mój pies. Tu nikt takiego pięknego psa nie ma. Tak, tu jest mój pies. Jarmil, wiem, że już zazdrości, już tam go pikawy dostaje. Dobra. Dem. I tu mamy jeszcze Metal Gear Solid. Też bardzo fajny. Tutaj cały czas ta tapeta, co jest tam jakieś chińskie literki, czy tam nie wiem, jakieś, to się cały czas zmienia w trakcie dnia. A oryginalna, co zaraz pokażę, co się z oryginalną będzie dziać. No. To włączyłem. I widzimy teraz jest dość wcześnie, jest godzina chyba 13:50, coś w tym stylu. Nie wiem, może trochę później, może trochę wcześniej, nie wiem. No i tutaj widzimy takie niebieskie tło jest. I to tło w trakcie dnia się zmienia. Rano jest takie jeszcze jaśniejsze. Nie wiem, takie ładniejsze. Wieczorem już jest czarno-białe. Się zmienia. Bardzo fajny sposób. No i teraz coś chciałem pokazać. Aha, tu mamy kolory. I tutaj wszystkiego nie pokażę, bo tutaj wszystkiego to nawet nie zna sam stworzyciel, stwórca Sony. Sony PlayStation 3, nawet on nie wie. Co tutaj w tej, do tej konsoli wsadził? Jakieś żółte, jakieś kolory widzimy. Ty cały czas. Jaki róż, proszę państwa. Tu mam purple. Tak, purple. Jeszcze taki. Ja cię. Oryginalny. No i ten oryginalny tylko ma możliwość zmieniania się w trakcie dnia właśnie koloru. Wszystko tutaj jest takie super. No. To czy się loguję? Ściągam fajne demko. Demko Multiplayer Time Shift. No dzisiaj jest właśnie aktualizacja i właśnie co będzie na PlayStation Store. Zaraz się przekonamy. Co tu jeszcze powiedzieć? Aha, Jarmil to już jesteś kmiotem, rzepem, który się uczepia tyłka, to już każdy wie. No ale czego jeszcze o tobie nie wiedzą? No chyba to, że jesteś kurduplem. No i karm. No ale dobra, już nie będę ci ciskało na temat właśnie zewnętrznego wyglądu, no bo to jest nieważne, no ale no wiesz, wiesz jak jest. Dobra, to chyba spauzował na moment. No dobra, dalsza część, bo wtedy jakiś hałas tam były, musiałem zamknąć okno. To różne profile. Tutaj mamy zdjęcia, widzimy foto, mamy zdjęcia. Muzyka. Tak, tutaj mamy filmy. Na przykład Rocky w High Definition. Dobra, pokażemy. To widzimy, jak w ogóle ten film się szybko włącza. Tak, chwilę ciszy. Tak dalej. Piękny, bardzo wzruszający film. Widzimy. Rocky, Rocky. Sylvester Stallone, but you will always remember him as Rocky.
i tak dalej. Właśnie, jeszcze Jarmil nie wie, czym jest Metal Gear Solid Thorn, to ja wam teraz pokażę. Zobacz. Widzimy tą wspaniałą grafikę. The courage is Snake. Dobra, to jest Metal Gear Solid, on nawet nie wie, czym jest Resident Evil 5. To ja też mu pokażę. Jakie to jest piękne, kurde, chyba pauzę. Nie, to już koniec, dobra. To nie, to jeszcze raz. Trzeba jakoś to zrobić, trzeba to włączyć. Super. Control panel. To widzimy, co tutaj wszystko można. No. Dobra. I for PS3, nie? To jest wspaniałe, no. Po prostu nie wierzę, że takie gry w ogóle powstają na PlayStation 3. Takie piękne. Wszystko, takie rzeczy się tu dzieją w ogóle krwawe. Mam parę demek, bardzo dużo, nie tylko demka, bo tu mam jeszcze Tekken 5, to jest full wersja na dysku twardym. No i co ściągam? Ściągam Timesheet Multiplayer. Widzimy postęp. No, 57%. Myślę, że za godzinę będzie. Internet Browser. To trochę kumpli, widzimy. Tutaj Blue Eye Bob właśnie gra jakiś Lego Indiana Jones. Ten w co gra w skate. Zimin ja, no ja nie gram w nic. Także to są moje kumple. Tak dalej. Mają fajne w ogóle awatary. Aha, tu mam wiadomość. Ktoś mnie chce dodać do znajomych. You have received that the friend. No. I tak dalej. No ale on ma dziwny nick. W ogóle nie wiem. Dobra, nie ma co przedłużać. Jarmil, wiesz co, jesteś cały czas prześladowany i jeżeli nie przestaniesz pisać na ICOM, to będziesz cały czas gnojony i tak dalej. No jak będziesz pisał, to twoja sprawa. Nikt ci nie lubi, no ale, znaczy, no dobra, 90% piszących na ICOM ci nie lubią. Te 10% to są fanboya Microsoftu. No, no i właśnie. No to wiesz, jeśli byś był rozsądny, to byś przestał pisać, no ale jak wolisz. Jak się nie ma, co się robi, to się lubi, co się ma. Pozdrawiam.